Szczęść Boże, telewizja od serca, telewizja parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Pychowicach. Zapraszamy Was na kolejny odcinek z cyklu Powiem Ci historię, legendy herbowe naszej ziemi, ziemi pychowicko-kostrzecko-bodzowskiej. W czasach państwa Wiślan na teren położony w Tyńcu pod Krakowem przybył obcy człowiek, mówiący trochę odmienną mową tutejszych mieszkańców. Na pytanie, skąd przybywa, odpowiadał, że z dalekiego kraju, położonego na południe, za wysokimi górami. Mówił przy tym pięknie o Jezusie Chryście, Bogu, który umarł na krzyżu, a potem szybko powstał z grobu. Miejscowi ludzie o Chryście słyszeli już od misjonarzy z otoczenia biskupa Metodego, ale nie bezpośrednio. Teraz słuchali przybysza i wiele się dziwowali. Wędrowca powiedział, że pragnie zamieszkać gdzieś w okolicy na odludnym terenie, samotni, aby modlić się do swego Boga. Miejscowy żupan wyraził na to zgodę. Wskazał mu górki leżące po tej samej stronie Wisły, co Tyniec, ale bliżej Krakowa. Teren ten ludzie zwali od niedawna Pychowice, od kiedy to rozbójnik Pych miał tam swoją siedzibę. Okolice te miejscowi uważali za przeklętą, ze względu na zło, które się tam działo w czasie rozbojów. Żupan poprosił przybysza, aby swoją modlitwą przemienił to miejsce. Przybysz z dalekiego kraju rzadko zaglądał do pobliskich osad, ale chętnie gościł ludzi w swojej pieczarze. Na pytanie o swoje zawołanie odpowiedział, iż jego matka zwała go Piotrem. Przybysz często klękał i odmawiał po cichu jakieś zaklęcia, bo kiedy wstawał z klęczek, jego twarz była rozjaśniona, jakby dowiedział się coś miłego. Na pytania, co to za zaklęcia, odpowiadał, że rozmawiał ze swoim Bogiem. Miejscowi chętnie do niego przybywali, bo oprócz tego, że był gościnny, znał wiele roślin, które pomagały w różnych dolegliwościach. Tymczasem po kilkunastu latach spędzonych w lochu księcia wielkomorawskiego były książę Krakowa Wisław został uwolniony na prośbę biskupa Metodego. Były władca Wiślan postanowił wrócić w strony ojczyste. Nierozpoznany przez nikogo pieszo dotarł pod Kraków. Był starym, schorowanym człowiekiem. Postanowił nie wracać do stolicy księstwa. Nikt go tam nie oczekiwał. Od ludzi dowiedział się o niezwykłym człowieku mieszkającym samotnie w jaskini pod górą Pycha. Poszedł do pustelni i poprosił Piotra o gościnę. Został przyjęty życzliwie. Postanowił kilka dni u niego odpocząć. Czuł się tutaj bardzo dobrze. Towarzystwo pustelnika działało na niego kojąco. Zwrócił się do Piotra z prośbą, czy nie mógłby z nim zamieszkać. Ten bez namysłu przystał na to. Zamieszkali z początku razem. W pewnym czasie pustelnik pomógł wybudować Wisławowi chatę na jednym z niedalekich wzgórz. Pewnego dnia książę poprosił o chrzest. Został ochrzczony, przyjmując za swego patrona świętego Pawła Apostoła. Mężczyźni modlili się razem i również często pracowali wspólnie. Sława tych dwóch mężów była na tyle duża, że po pewnym czasie jednego dnia jeden z młodych Wiślan postanowił zbudować swój dom między pustelnią pod górką Pycha a domem Wisława, w którym zamieszkał z młodą żoną i dwojgiem dzieci. Niedługo potem powstał drugi dom, a potem kolejny. Zaczęła powstawać nowa osada. Niedługo pustelnik umarł na rękach przyjaciela, wyjawniając mu na łożu śmierci, że pochodzi z możnego rodu i był dowódcą armii w swoim kraju, a zamieszkał w tej pustelni tak daleko od swojej ojczyzny, aby odpokutować grzechy popełnione w czasie wojen. Po śmierci świętobliwego męża, jak i zgonie niedługo potem Pawła, Wisława, najwyższe wzniesienie w okolicy, pod którym mieściła się pustelnia, nazwano Górką Świętego Piotra. Natomiast miejsce, w którym stał dom Wisława, zwano czasami Górką Pawła. I tak pozostało
do dzisiaj.